No cześć kurwa. Dzień dobry czacik. Tak sobie czekam w kantynce na was. Z tym oto mleczkiem. Tako z mleczkiem. Od razu mówię, ktoś pogląda po streamku, ktoś się spóźnił. Standardowo pełna wersja będzie na kanale Chief 17 Archiwum. Zobaczymy sobie dzisiaj dwie walki, które na pewno chcieliście, czyli tutaj Anakina z Obi-Wan na Mustafarze oraz czwartej części chcieliście to zobaczyć. A na czaciku będziecie mi sugerować, co jeszcze będziemy chcieli sobie ocenić. Jakie fanowskie filmy dzisiaj będziecie chcieli zobaczyć. A później oczywiście zrobimy sobie tier list, a to jest nasza stara jeszcze z Mando. Ocenimy sobie, jeśli będą dobre rzeczy. To wszystkie ocenimy je w tier liście. Od razu mówię, zobaczymy jak będzie YouTube. Nie wiem jak. Może przyciszymy trochę. Nie wiem jak będzie, powiem wam czacik, z prawami autorskimi, bo o to się może trochę YouTube ciepać, jak go znam. Więc może nie zdziwcie się, jak to będzie ten stream później będzie mocno pocięty, albo w ogóle będę musiał go wywalić i dać go od początku, bo na przykład tutaj, jak zobaczymy sobie, z tego co widziałem, ponieważ no, robiłem klipy do filmów, jest użyta muzyka z filmów. Więc YouTube będzie, kurwa, wiecie, zaraz stać policja robił. Cześć czacik, przywitam się teraz z czacikiem. Zobaczmy, co tam piszecie. I zaraz będziemy jechać. Ogólnie możecie właśnie... w ogóle wiecie, wielkie dzięki za lajki tego typu rzeczy. Trzeba głaskać algorytm YouTube'a. Ale piszcie w komentarzach, sugerujcie, jakie inne animacje fanowskie. Chodzi mi o fanowskie, nie z gier czy z filmów. Chcielibyśmy to je razem ocenić. Na przykład te, na przykład dwie są duże. I nie konkretnie muszą to być walki. Nie konkretnie muszą to być walki. Ogólnie chodzi o fanowskie materiały ze styrwersów. Dobra, czacik. Chwilę pogadajmy, niech ludzie się zbiorą. Aha, od razu powiem, parę pytań było wcześniej. Tak, będzie Q&A, tak, będzie w końcu recenzja opowieści Jedi. Gdyby nie to, że YouTube robi duet moim filmom, nie wiem dlaczego. Jestem tak wnerwiony, żeby się zrelaksować, postanowiłem sobie zrobić kawkę z mleczkiem i zobaczyć z wami na streamku te walki, co już mieliśmy dawno zobaczyć. A mam nadzieję, że Q&A mi w końcu puści YouTube. Kurwa. YouTube. Ja myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. To jutro możecie spodziewać Q&A? Dobra. Co tam cebule piszecie? O, witam generały. 66 osób ogląda. Czy to przypadek? Oczywiście, że tak. Mleko ile ma procent? Panie! Klepie? O! Co tam jeszcze piszecie? Zobacz walkę Lego Vader versus Rebels. Zobaczymy to później, wiecie, na razie zobaczymy te dwie pierwsze walki, bo to jest takie, wiecie, creme de la creme, to wam obiecałem. Pamiętam o tych walkach, że chcemy zobaczyć. A zaraz zobaczymy inne rzeczy. Kiedy memy będą razem z Q&A? Część Q&A będzie poświęcona waszym ukochanym memem. Co wy byście, kurwa, bez tych memów zrobili? Widlibyście gorsze życie. Ach, kawka plus 10 do ciemnej strony, oczywiście, że tak. A jak dodasz, a co czacik jest, jak dodasz mleko? Idealny balans, kurwa. Gdyby Jedi i Sithowie pili więcej kawki z mleczkiem, a może i mleczka zabrakło, to by był prawdziwy balans mocy wtedy. O, cześć Wuder. Zobaczmy jeszcze na chwilę czacik, ludzie się zbiorą i zaraz jedziemy. Wszystkie rzeczy, które robią fany, chodziło o fani, to są śmieci? Czy ja wiem? Ten film, albo przecież no, największy kanał YouTube Star Wars Theory, on przecież, wiem, że teraz ma dramy i tak dalej, a on przecież zasłynął z filmów fanowskich. Chyba w tym roku ma wyjść jego film o Vaderze, na który kurwa, przepraszam, kurwa, wydał tyle hajsu, że swojego hajsu, żebym to wolał na mleczko wydać.
Znaczy, wiecie, no jest dużo animacji pokroju Paint XD, ale mam nadzieję, że tutaj znajdziemy z wami perełki, a jak nie, w ogóle Mando, spadaj. Zrobimy nową tier listę. Dlaczego nie mam... W sumie wejdziemy. Zaraz, stworzymy sobie tier listę, jak zaczniemy w sumie. A jak nie, to wszystkie damy na D, jak będą słabe. A może Star Wars La... Branlette Jedi, jeśli to jest dobre, to zobaczymy. Jeśli nie, po prostu będziemy w trakcie pauzować i będziemy patrzeć kolejne. Co sądzisz o remake'u Obi-Wan Kenobi serialu? Mówisz o tym, który gość chce stworzyć pełnometrażowy film? Pomysł fajny, ale czy ja wiem, czy... Zobaczymy, znaczy zobaczymy, czy w ogóle tego Lucasfilm nie zrobi mu do it. Ile filmów jest do oceny? Póki co są dwa. A jak będziecie chcieli więcej, zobaczymy więcej. Proteiny od Bena dodane, no kurwa. Ja dalej czekam na remake serialu Obi-Wan. Wiecie co, to może długo potrwać, bo jeśli dobrze patrzyłem, nawet to, co tutaj widzicie... Zapowiedź! Kurde! O, teraz widzicie. Zapowiedź walki, którą dzisiaj zobaczymy, były 3 lata temu. To ja wiem, co gość robił. On tą walkę zapowiedział 3 lata temu, ale zobaczył, że 2,5 roku temu ja zniknąłem i poczekał z wypuszczeniem tej walki, aż wrócę. O, hello there. No, miły człowiek, chciałem powiedzieć. Miły człowiek, czekał, aż wrócę, żeby ją zobaczyć. O kurde, to on zrobił... Nie widzicie tego? To on zrobił Big Changus kontra Thanos? Ja tego klipu używałem i dobra, on sam robi śmieszne... Widzę, on sam robi śmieszne rzeczy, tutaj zrobił coś na poważnie. I mu pykło, bo powiem wam, że ludzie na internetach się tak tym spuszczają. W sensie na tym spuszczają. Dobra, czacik, to będziemy lecieć. Death Star robi dobre animacje, walk postaci ze Star Wars z postaciami z innych uniwersów. Kiedy Star Wars Imperium i podwójna beka? Jak wyjdzie... W sumie chyba już nie... Czyli drugi sezon Ahsoki? Zobacz trailer. Zobacz Kenobi Trials of the Master. Fany. No dobra, zobaczymy. To co? Lecimy. W tym roku mija 10 lat od Rebels i kurde 20... W tym roku mija 25 lat od premiery pierwszego epizodu. Łopanie. Mroczny Widom będzie miał w tym roku 25 lat. To prawie 26. Aha, dobra. Cebulę, zobaczmy sobie, ustawmy sobie. Tutaj tak sobie pięknie ustawimy, żebyście to widzieli. To trwa aż 15 minut? Łopanie, to ja nie dziwię się, że on... Jeszcze napisy George Lucas widzę. Dobra, was sobie spoileruję. Więc czacik, ostatni łyk kawki. Zrobimy szybki hello YouTube. I jedziemy. Czy kiedykolwiek oglądałeś jakieś animacje poklatkowe z Lego Star Wars? Tak, oglądałem i dziwię się, jak ludzie mają cierpliwość, żeby je robić. Czyli ja cały czas czekam na trzecią część recenzji Przebudzenia Mocy. Chyba Przebudzenia w Nocy. Kurde. Kto jeszcze ten film pamięta? Dobra, czacik. To co? Dzień dobry, YouTube, te sprawy. Gdzie mamy właśnie? Gdzie mi uciekło moje ten? To co, czacik? Witamy YouTube. Dzisiaj obejrzymy sobie fanowskie filmy, przede wszystkim walki, jakie wy chcieliście, jak ja chciałem zobaczyć, przede wszystkim przeróbkę Wojen Klonów, trzeciego epizodu, oraz to, co wy chcieliście zobaczyć, czyli czwarty epizod Star Wars Obi-Wan kontra Vader. Będziemy ocenić w tier liście, oczywiście pełną wersję znajdziecie na kanale Chip 17 Archiwum, tutaj będzie skrócona wersja, nie dziwcie się, jak będzie to mocno pocięte, bo YouTube nie lubi praw autorskich, a zapewne tutaj będzie muzyka z filmów. O nie, YouTube, dlaczego mi to robisz? To co? Jedziemy, cebulę. Ocenimy sobie to. Czy było czekać na co 3 lata? Mamy muzyczkę, wyłączymy. Jedziemy, cebulę, kurde. Oglądałem, tylko muszę wam powiedzieć z tego,
oglądałem tylko fragmenty do filmu. Do ostatniego filmu z newsikami. Szczerze myślałem, że to będzie rozdmuchane. Wiecie, czasami coś jest takiego 2 na 10, a ludzie to o Boże, jakie fajne. To, co sobie zajawiłem, łopanie, a całość zobaczymy, bo nawet nie wiedziałem, że to trwa aż 15 minut ponad. Jedziemy. Dobra nazwa tego kanału. Powiem wam, czat, że ja bardzo chciałem zobaczyć. Miałem taką dużą nadzieję, może trochę przyciszę. Muszę wam powiedzieć, czat, że miałem strasznie dużą nadzieję, że właśnie tą walkę zobaczymy w siódmym sezonie Wojen Klonów. Trzeba trochę podgłosić. A to dziad! Like Ahsoka was mine. How well would you sleep knowing I failed you? Not very well, I imagine. Ta para już sobie obi. Dobra, czacik, przepraszam, ale muszę zatrzymać. Czy wy wiecie, czat, co to jest? Gość wziął jedną ze scen, która została usunięta. To jest w ogóle usunięta scena z prawdziwych Wojen Klonów. Gość to wziął i zrobił z tego prawdziwą animację. Ten gość chyba nie ma życia, więc brawa dla niego, tak? Po co żyć? Jak można tworzyć tego typu animacje? To jest fajne. A czy Obi-Wan będzie spał dobrze? Mi się zdaje, że tak, że nie przejmie się. Znaczy, ja mam... Nic się nie stanie, na pewno Anakin go nie zdradzi. Nie wiem, przejdzie na ciemną stronę mocy czy coś. Ups, spoiler. O, czekajcie, bo tylko przeczytam szybko, co? Dawidow! Łaza, cebulo, łaza, dobrze cię widzieć, ciebie też, kurwa. Dwa jurosy, panie, takich pieniędzy w Polsce to nie ma, wielkie dzięki. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy. I to był twój problem, Obi, trzeba było do Imperium przejść. Then you're my enemy. Only a Sith deals in absolutes. I will do what I must. To jest głos AI? We'll try. Jedziemy. Kurde, ile... Dobra, zobaczmy, pójdę, skomentuję. Idealnie w filmie zrobił, ale wcześniej zrobił w stylu Wojen Klonów. Co jest? Idealnie scena z filmu odzerowana tutaj. To też. Chociaż tutaj trochę, nie wiem, jakby gotykowo trochę weszło mu to. Co to było? Co on zrobił? A, pozycja Obi'ego. Widać, że fanowski film. It doesn't have to end like this, Anakin. The Empire will thrive under my rule. Dobrze. But you won't be allowed to see it. Znaczy, nie musi być tak, jakby Obi-Wan się do niego dołączył, to by było lepsze, dobre zakończenie. Tutaj też widzę, zmienił. To jak z
Tika wyglądała. O kurde. O nie, Obi-Wan ma low ground. To jest niekanoniczne, od razu wam mówię. No, cicho będzie. Jest! Kurde, najlepsza. Nie wiem dlaczego, ale mi to machanie mieczami tak się podoba. Paulsen też świetnie zrobił. To jeśli muszę wam powiedzieć, to nie wiem, czy nie jest moja jedna. Nie wiem, czy jest. Na pewno w topce moich momentów, jak oni się na moc walczą. W tej walce. Teraz. Runda druga. Nowy level odkryli, widzę. Tylko kto to jest głównym playerem, a kto jest bossem, jak myślicie? Znaczy na pewno Obi-Wan. Bo ma high ground. O, tą scenę sobie zatizowałem. Tutaj świetnie zrobił. Zrobił na taką samą pracę kamery, jak w filmie. Nawet ten żart dał? Ja się nie dziwię, że zajęło 3 lata. No gdzież tak po twarzy... Jest! A szkoda, że to tam tak krótko trwało. Jak ta lawa idzie do góry... Coś to fajnie wygląda. Ile na zregenerowanie many? I odnowienie cooldownów. Ta muzyka w tle, na pewno YouTube mi zrobi za to duet. Trzeba będzie niestety to uciąć. Ten robot w animacji lepiej wygląda niż to CGI, które się średnio zestarzało. Bo powiem wam, że w filmie to jak Anakin na tym stał, to strasznie to, no, cringe'owo wyglądało. Ty to wygląda lepiej. I should have known the Jedi were plotting to take over. Anakin, Chancellor Palpatine is evil. From my point of view, the Jedi are evil. Well, then you are lost. This is the end for you, my master. Teraz będzie najlepsza scena, aż jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Dziwnie to. Jestem ciekaw, jak mu nogi uwali.
Też to muszę pewnie jeszcze raz zobaczyć. To trochę też gotikowo wyglądało. No dobra, a na jakim trochę drewnianiem? Trochę jak drewno brzmi. Ale to zapewne dlatego, że AI. Ale muszę wam powiedzieć, że... emocje z filmu nie zostały dobrze przemyślane. W sensie... nie wiem dlaczego, czuję, że to jest sztuczna animacja? Ciekaw jestem, czy da coś z usuniętych scen. Nie dam. To nie jest AI? Jak widzę na czacie piszecie. Głos Anakina nie jest AI? Mi się zdaje, że głos Anakina jest AI. A, widzę, tak, no, piszecie, że jest AI. Tutaj czuj, że jest ta animacja. Nie ma tego pieprznięcia, co w filmie. Teraz mu dyłeć zrobi Palpatine. Piorunami. Dlaczego nie? To jest w końcu fanowskie. Jak się bawi, to się bawić. Execute Order 69. O, widzę. On zrobił całą końcówkę filmu? Nie tylko walkę? O nie, padnę, umrzę, bo smutno. Jak myślicie, czat? Kto wygra? Padme czy Smutek? Czy to jest scena z filmu zrobiona 100% jak film? Ale 3D, czy to jest scena z filmu wycięta? Smutek wygra, o nie! Obi-Wan, smutno mi! Tak, jak mogłeś to zrobić? Smutek przez Q wygrał. To jest w 3D, ale się musieli spocić, żeby to zrobić. Jak tworzy tą scenę... jak tworzył tę scenę George Lucas, to w górze miał mieć ręce Anakin, a nie w dole, to chyba by trochę cringe'owo wyglądało. No nie mówcie, że nie będzie nie! No, nie będzie? Kurde, no przecież miała być scena z memów. Ależ przegapił okazję. O,
to my też to robimy. Znaczy... Okej, czyli skrócona była ta scena, a będzie jeszcze... Nie, myślałem, że całą końcówkę zrobi. To też sobie zaspoilerowałem, że... No... A based on, czyli że... Dobra. Ja myślałem, że on tutaj będzie się śmiał, że to stworzone przez George'a Lucasa, że to na jego podstawie. Ile tych osób? To tyle osób robiło? Ile to osób? Poważnie? Czekajcie, voice lines. Kurde, to jedna, więcej niż jedna osoba się na tym podziała przez 3 lata? O kurde. Jak mi się czacik? A gdzie Tarkin? No też szkoda, że nie było. Widać, że to końcówkę zrobiło o wiele szybciej. Obcze inne animacje tego twórcy. Dzisiaj zrobimy sobie Gwiezdne Wojny. Niektóre fragmenty walki Obi-Wana i Anakina działy się, jak Yoda walczył z Palpatine. No tak, no nie. Tutaj jest to, tutaj rzeczywiście jest to rozdzielone. Już tylko bogaci i ich zaangażowani fani mogą uratować to uniwersum. Powiem wam tak. W tym filmie, co mnie tutaj walnęło? Na pewno to... Tylko wezmę normalną prędkość. To jest scena z wyciętych... to jest fragment z wyciętych scen, które nigdy nie pojawiły się w Clone Warsach, która miała pełny dubbing i tak dalej, ale nigdy nie była zaanimowana, więc gość się spocił, żeby to dać. Głos Obi-Wana jest dobry, ale Anakina czasami ma low ground, czasami ma high ground, czasami... To też trudno to porównywać w sensie, no bo zawsze wygra normalna walka niż to. Ale nie wiem, czy zauważyliście. Nie jest to odzorowane 1:1, ale nie wiem, jak to nazwać. Właśnie w taki sposób walczyli w Wojnach Klonów. Jeśli ktoś nie oglądał nie do Wojen Klonów i tylko patrzy na tą walkę, dla niego te ruchy miecze mogą wydawać się dziwne. Ale to jest idealnie z tym Wojen Klonów. Niektóre sceny są naprawdę na plus. Niektóre sceny są 10/10. A są takie kwiateczki jak na przykład... Gdzie jest nasza walka z Gotika? Tutaj chyba. Czekajcie. Zrobimy tak. Tu trzeba dźwięk wyłączyć. Trzeba włączyć tutaj Alt Thumb. O. Puścimy muzyczkę z Goticzka, tak. Może trochę ciszej. Jeszcze musimy dać efekt dźwiękowy. Czy będzie to? Nie, to będę musiał znaleźć to. Zaraz wam pokażę, o co tutaj chodzi. O! Będzie od razu z efektem dźwiękowym. Patrzcie. Patrzcie, jak to wygląda! O bogowie! Walka! O kurde! O, dobra. Co za drewno. Na pewno tak. Zobaczcie to. Gdzie był największy pik oglądalności? Czy możecie zgadnąć? Gdzie jest tutaj górka? Oczywiście na
Highgrandzie. Czy to jest przypadek, że akurat jak jest... tłumaczenie 2 na 10. Mam przewagę. No to nie, no to już na dele ci walka. Jest Highgrand. Więc oczywiście to jest największy, najlepszy punkt walki. Tutaj... Trochę... Ja wiem, że poprzeczkę mieli wysoko, ale cała scena po walce... Bałem się, że będę mógł jedną cebulową łezkę uronić, bo ta walka jest... Ta scena jest, no... mocna. A tutaj było tak, widać było, że to jakiś taki przerywnik z gry i że trochę słaba karta graficzna, więc trzeba było minimalnie obniżyć wymagania graficzki, tak? Żeby poszło w 60 klatkach. No bo Highgrand to Highgrand oglądalności. No tak, tutaj miał Highgrand, a tutaj jest niżej, ponieważ to już Anakin ma uwalone nogi i sobie spadł. To koniec Anakin i lecą napisy końcowe. Trochę później było. Dobra, te cebule, to zrobimy tak sobie. Zróbmy sobie... tutaj. Teamplaycika. Tier listy nowego. Ocenimy sobie te walki. Czy był hype, czy nie? Czy ta walka miała hype, czy nie? Okej. Okay. Nie chcę teamplate'a stworzyć. Weźmy sobie... Tutaj będę miał szybciej, to zrobię. Create. O tym miałem to gotowe. Pyk. Pyk. Dlaczego komputer ze mną nie współpracujesz? Aha, kolejny zobaczymy sobie. Co sobie kolejny zobaczymy? To warto, którą chcieliście zobaczyć. Ja zobaczę, że co Czaciek pisze, stworzę tier listę. Dobra, co ty piszecie, Czacik? A ja stworzę w tym czasie tier listę. S. Roska 66. Chyba nie było. L widzę na czacie. Boże, skoro ocenię walki Star Wars, to Shrek kontra Elsa Frozen. Jak klony w deszczu przynoszą Vadera, były git efekty. Ja też mam wrażenie, że w tej walce, ty dobrze, Czacik, zauważyliście, w tej walce... To mi się podobało. Widzę, że gość jest fanem Wojen Klonów. O, tutaj, rzeczywiście, ta scena. O. Ja mam wrażenie, że... Stworzenie tej walki to była wymówka, bo to wygląda jak zacna animacja. Mi się wydaje, że gość chciał tego rodzaju film zrobić, ale wiecie, hajsy dostał na coś innego, bo to jest tutaj tak. To jest fajna scena, jak wygląda, jakby to z Clone Warsów było wzięte prosto. Dobra, cebulę, to zróbmy tak. Ja będę po prostu sobie ściągał, to w sumie dla was też mogę zrobić, zaraz będziecie mieli linki, a później tą tier listę przekleję oczywiście. Weźmiemy sobie tak, musimy jakąś miniaturkę dać, a więc damy. Gdzie by to dać? Tutaj damy. Weźmy sobie pierwszą miniaturkę. Jest. I tak samo tutaj. Pierwsza walka. Ha. Gdzie bym ją, Czadzik, ocenił? Może na razie damy tak. Stworzymy głosowanko. Jak wy oceniacie walkę? Przekopiłem może ten tytuł. Jak wy oceniać tą walkę? A, S, czyli Highgrandzik.
Pyk. A, B, C, D. Jak wy oceniacie walkę? Gdzie jest mój piękny czacik? Możecie ocenić, ja chwilkę poczekam, bo musicie przejść na drugą stronę, żeby ją ocenić. A w międzyczasie może ja już poprawię... O, zrobimy tak... Żebyśmy mogli zobaczyć tą walkę. Czacik damy tutaj. O, cześć czacik, wróciliście do mnie, jak miło. Zróbmy tak. I tier lista będzie moja, wasza. Wiecie co, jak ja bym tą ocenił walkę? Na razie dam na S, zobaczymy jak później ocenię, ale kurde, to jest, muszę wam powiedzieć, fajne w YouTubie, że trafi się kurde jakiś gość z pozytywnym autyzmem i poświęci 3 lata, żeby stworzyć 15-minutowy film, bo jest takim fajnym Gwiezdnych Wojen. Po to powstał YouTube, powstały internety. Zobaczymy, może ta ocena się zmieni. Było parę gotikowych momentów, ale ogólnie czuć było, że to było zrobione w stylu Wojen Klonów. To jest ważne. Widać, że gość jest fanem i jak mówiliśmy wcześniej, to była przykrywka tak naprawdę, żeby zrobić scenę fajną z klonami, tak? Wiecie co, napiszę mu w komentarzach. O, teraz będę spuszczał się nad moim pięknym angielskim. Hello there. Can you remake Obi-Wan versus Grievous Battle so we can see. Jakby to powiedzieć? Anef. O. Hello there. Czy mógłbyś zrobić remake walki Obi-Wana z Grievousem, żebyśmy mogli zobaczyć nowe wersje Hello there? Mimo że ja wiem, że była w Clone Warsach, że w Clone Warsach i tak mówił Hello there, ale dlaczego nie? Poczekamy sobie parę lat, ale Polska górą. Na bazie tego uniwersum powstała oficjalna religia Star Wars, więc są wyjątkowe. No tak. Jak kiedyś nawet widziałem film dokumentalny, może też go kiedyś razem obejrzymy, gdzie gość wyznawał tą religię, naprawdę żył tą religią. I najlepsze było w tym filmie to, wiecie po co on wyznawał tą religię? Ponieważ jak wchodził do supermarketu, to zrobił tak i mu się drzwi przed nim otworzyły. Użył mocy. Poczekam, dobra. Ja to skomentuję, dlaczego nie. A, new version of Hello There. Widzę, że poprawiacie mnie. Tam. Ważne, że dobrze jest po anglisz. Od razu wam dam linka do filmu. Możecie gościowi zostawić lajka do tego filmu, bo się napocił, to przynajmniej lajka mu dam. Bardzo mało łapek w dół jest, więc ludziom się naprawdę podobało. A zobaczmy, jak wy głosowaliście. Już mi się wydaje, że zagłosowaliście. Oczywiście ankietka po głosowaniu będzie w opisie. A wy? Gdzie jesteście, moje cebule? Tutaj. Tutaj, pyk. A wy zagłosowaliście na S. Bardzo proste. I A. Patrzcie, kurde, jakie wyniki miały High Ground. O kurcze. Nic dziwnego, że S-eczka od was leci i A dużo, czyli się wam bardzo podobało. Widzę, że jest bardzo dużo fanów Wojen Klonów. Gdzie jest mój czacik piękny? Tutaj. Uwielbiam się Chip? Ja też siebie uwielbiam. Będzie stream z pojechaniem na ulicę Obi-Wana Kenobiego, jak byłbym kiedyś w okolicy, to tak. A stream z pojechania?
kiedy Cebula stream na Twitchu, jeśli dobrze pójdzie, ale nie obiecuję, jeśli dobrze pójdzie, wszystkie gwiazdy na niebie i ziemi się ułożą, to jutro. Priwiet, a witam komraci. Czy będzie zapis live'a? Tak, będzie zapis live'a na chipsie na archiwum. To co, Cebule, pojedźmy sobie z drugą walką, którą chcieliście zobaczyć. O, jest tutaj. To jest drugi pojedynek, który chcieliście zobaczyć. Ma 38 milionów wyświetleń. A oczywiście jest to remake pięknej drewnianej walki z Gotika, czyli pierwszego pojedynku w uniwersum Gwiezdnych Wojen z czwartego epizodu Obi-Wana i Woodera. Oczywiście tam Vader bardziej zachowywał się jak Wooder, sama walka wyglądała jak walka dwóch starszych panów o karpia w dzidlu. A zobaczmy, jak wygląda wersja tutaj stworzona przez jednego z fanów. I ocenimy tak naprawdę. Pomijając to, że wiem, że to jest dużo fanów Disneya i wszyscy tutaj na czacie kochają sequele, tak? Jestem ciekaw. Zobaczymy sobie walkę i ocenimy. Czy jeśli kiedykolwiek powstałby remake oryginalnej trylogii, czy jest na co czekać, jeśli walki wyglądałyby podobnie jak ta? Co tam jeszcze czacik piszecie? Musimy jeszcze ocenić lepszą wersję Anakin kontra Dooku. A jest taka walka? Polecam Edit Star Wars Poetry 2001 rok update. Kiedy Chip Wars 2? Widzę, że jest fałszywy fan. Już Chip Wars 2 już od dawna jest. Sequele najlepsze? No kurde. To co, Cebule? Zobaczmy sobie teraz drugą walkę, bardzo popularną, też o niej było swojego czasu głośno. Specjalnie jej nie oglądałem, żeby z wami ją ocenić na streamie, tak? To chyba jest jakaś wersja autyzmu, żeby czekać tyle lat i chcieć coś zobaczyć tylko i nie oglądać tego tylko po to, żeby zobaczyć wam na streamie. Nie przeciągajmy czacik. Zobaczymy. 3, 2, 1. O, a kto tu się chowa? O, to jeszcze nasz Sansik z ostatniego streamu. Dzień dobry, panie Sans. No, cześć. Mi też się walka podobała. To ja lecę. Do zobaczenia, panie Sans. Sans Undertale Crew. To co? 3, 2, 1. Obejrzymy, skomentujemy. Czy są napisy? Nie ma napisów, więc niestety, ale jak ktoś nie rozmawia po anglikańsku, to nie zrozumie, aczkolwiek za dużo dialogów zapewne nie będzie. To ma 1,6 miliona lajków? Ło, panie. A tamto ile miało? Chociaż to ma 2 miliony, tak dużo, ale o kurde, to ma 1,6 miliona lajków. Dobra, lecimy, Cebulę. Widzę scenę z filmu. A, Obi-Wan, kurde, plus 10 do skradania. Za Komeza! Emerdelel wpłacił 3 złote. Nie spotkałem jeszcze żadnego fana Star Wars, który nie lubiłby Wojen Klonów. Muszę wam powiedzieć, wielkie dzięki za trójeczkę, że jest dużo, sam się zdziwiłem, mało popularnych, ale kanałów, które gnoją Wojny Klonów, w ogóle są jakieś godzinne filmy mówiące, że one nie były takie dobre. Ale no... Powiedzieć w internecie, na forum fanów Gwiezdnych Wojen, że Clone Warsy to były takie 2 na 10, to jak powiedzieć, że Obi-Wan miał Low Grant. Taki od razu ci wykonają rozkaz 66. Dzięki za trójeczkę. To co, lecimy dalej. Tutaj, a, czekajcie. O, zrobimy. Patrzcie, co czasie zrobimy. Ja wiem, że ten, ale...
O. Patrzcie, co zrobimy. To będzie co prawda green screen, ale to nic. Będzie widać? Będzie. To cofniemy. Snik mu się zwiększył. Tak się kurde skrada. Nie ma to jak przepraszam, ale jak gość kurde w szlafroku skrada się po wiecie, wrogiej bazie. Powiedzmy, że oryginalna trylogia miała swój urok. Dobra, już nie przerywam. O, tu też widzę jest inaczej. Specjalnie nie chcę widać. Ło! Nawet jakieś triki z Ameryki są. Wracam do starego dziadka. Taki vibe trochę z Łotra 1, muszę wam powiedzieć. Jest kabel? Chyba jest. Widać kabel. Wygląda jak przerywnik z gry wideo. Our long-awaited meeting has come at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. Only a master of evil does. Your power is a weak old man. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. And I will show you the true nature of the Force. Zaraz mu walnie piaskiem, poszli się, kurde, walka z końcem. Jak to świetnie wygląda. O kurwa. Ej, spadaj, Luke! Pokaż mi Obi-Wan, jak walczy. Muszę wam powiedzieć, wow. No, trochę mi słów brakuje. Nawet głos! Jak dostał Vader z H5, dobrze pamiętam. Dobra, tutaj trochę kapusz z Gothiku. Czy to było przyklejone złoto? Ej, no... Han, spadaj, Han! Ja wiem, że ty jesteś fajny, Czubaka robi ale bym chciał zobaczyć, co się z Obi-Wanem dzieje. A ty, Luke, i tak spadaj. Ty skończ jako stary dziadek w ósmej części. Nie, przepraszam, ja wiem, ja nie miałem stopować, ale ja muszę to... Wiecie, jak ten Force Push wyglądał? Gdzie jest mój, kurde, Sans? Ja gdzieś go miałem. Sans, wróć na chwilę, pomożesz mi pokazać, jak wygląda ten Force Push. O. To będzie Sans. To wyglądało tak. Jak walka jest okej, ale te moce trochę, tak powiem wam, pokaz 2 na 10.
Scena śmierci tak 2 na 10, muszę wam powiedzieć. A nie, jeszcze nie wybrałem. Stormtrooperzy, które potrafią... O! Myślałem, że on pójdzie, będzie... Myślałem, że się zatrzyma, tak to przecież wyglądało. Vader stoi, kurde, a mówiłem, żeby zrobić drzwi obrotowe. Ale Palpatine się mnie nie słucha. No proszę, takie triki, kurde. No dobra, muszę wam... Tak. Powiem tak. Cholernie przyjemnie się oglądało. Co prawda czasami wyglądało to... I jakby to był jakiś przerywnik z gry. Ale... No, chyba widzieliście moją minę. Świetnie to się oglądało. Ależ to tą walkę, tak można powiedzieć, poprawiło. Jedyne, co mi się nie podobało, to użycie mocy, które wyglądało jak drewno. Gdzie jest ten, że odepchnął go? Zobaczmy to w zwolnionym tempie. Tu po pierwsze... Aha, nie, czekajcie, ta walka jest na D. Ja wam zaraz powiem dlaczego. O, ta walka jest na D, wiecie dlaczego? Zaraz wam powiem. Co to, Obi-Wan? Co to jest? Co to... Gdzie jest Obi-Wan? I to takie... Nie wiem. Ja wiem, że to jest... nawiązanie do trzeciego epizodu, ale nie pasuje do tej sceny to jakoś tak nie. No i 2 na 10, nie, no to jest na D idzie. To idzie na D, to jest fanfikcja, nie zapomnijcie, co wcześniej mówiłem, o fajnie, jakby tę walkę zrobili remake, nie. Obi-Wan, nie, to jest w ogóle fu, ale zobaczcie, że to będzie teraz. To już wcześniej było. Chyba wcześniej, bo to już się nie świeci. Tak. O. Ups. Zobaczmy to. W zwolnionym tempie. Animacja 2 na 10. Zobaczcie, co to się od Janie Pawla. Nie ma chłopa! To w ogóle jest niekanoniczne. Zapomnijcie, że to widzieliście. To jest parodia, że Obi-Wan leży na Lowgrandzie. I jest takie... Siema! Nareczka! O kurwa. Co za... Oh. I powiedzcie mi, czy... To jest wycięty... Czyż... To musi być wycięte z Łotra 1. Nie, to chyba nie. Wydawało mi się, że ta... Oto! To może był urywek. W ogóle trochę mi brakuje, że w filmach o Gwiezdnych Wojnach nie rzuca się mieczami. Na przykład Ahsoka. Pamiętacie tą scenę z ostatniego epizodu,
kiedy powstają te ci stormtrooperzy zombie i jest ich dużo i w sumie tą scenę z walki zrobili, że oni machają, a te zombiaki idą wolno po schodach i tak trochę to ble wyglądało. A pomyśl, jakby te wszystkie zombiaki ożywiły się i tak zrobiła tak Ahsoka, rzuciła dwoma mieczami, skosiła ich wszystkich, a tak jakoś rzucanie mieczami jest strasznie niewykorzystane w filmach. Aczkolwiek dobrze, że mieczokopterami nie rzucają. Znaczy nie latają w sumie nimi. Dobra. O, tutaj dobry komentarz. Moonwalk to nawet nie on. No to bardziej... Znaczy to bardziej wygląda jak Moonwalk. Jak przejechanie kursorem po ekranie w bok. No tak, to jest ten sam efekt. Oni po prostu zrobili... Gdzie mój sans piękny jest? Jest. O. To jest efekt. O. Nie ma hopa. Tak, to jest mój piękny asystent sans. W grach jest dużo rzucania i jest fajne. No, no właśnie o to mi chodzi. W grach rzucanie jest fajne. Nawet jeśli dobrze pamiętam, to o wiele więcej w animacjach jest tego rzucania niż w filmach. Kiedy widzieliśmy jakiś rzut mieczem? W filmach. Był w ogóle jakiś rzut mieczem w filmach? Taki, że miecz leci, a później wraca. Przecież na tych graliśmy w Battlefronta, jak to ten rzut mieczem Vadera, to świetnie wygląda. I w ogóle by do niego pasował, bo Vader, wiecie, jest niczym w Łotrze 1. Wolny, groźny i skuteczny, więc jakby jednego dusił, a drugim mieczem rzucił, to by fajnie wyglądało. Dobra, to póki to omawiamy, stwórzmy sobie drugą ankietkę, to sobie zapiszę. Musimy zapisać tą walkę, ja sobie zapiszę ją. Jedno głosowanko. Okej, i teraz drugie głosowanko zrobimy, czacik. Co teraz ocenimy? Pyk. Gdzie mamy nasze? A może czekajcie, włączymy sobie. To jest taki fajny... Lubię strasznie tego typu pioseneczki, więc sobie wyłączymy ją. Dlaczego nie słuchać? Czego nic nie słychać? A, bo ja wyciszyłem to. Sorry, czacik. Taką małą PPG walnąłem. Czekajcie, aż sam sobie zaklaszczę. Brawo za... Dziękuję, czat, dziękuję. Wysoka produkcja na kanale Cebula 17. Yoda rzucił w klona w... No tak, rzeczywiście, Yoda rzucił, to prawda. Ale wiecie, o co mi bardziej chodzi? Że miecz kręci się i wraca. Coś takiego, jak widzieliśmy chociażby w, nie wiem, Jedi Akademii. Rzeczywiście, Yoda rzucił mieczem w filmach, tutaj macie rację. Nie ma praw autorskich. Ta muzyka może mieć, ale coś to wytnę później. Jak to się nazywało, czacik? Tutaj, pyk. Ups. Napiszemy w nawiasie Obi-Wan kontra Vader epizod 4. Żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Pyk. Okay. Stworzymy sobie. Pyk. Głosowanko. Przekopiujemy. Głosowanko. Możecie głosować, jak ocenić tą walkę. Ja chwilkę poczekam, bo wiem, że musicie na drugą stronę przejść. Dlaczego? O, w pętli. Proszę bardzo. Posiedzimy sobie chwilkę w kantynie, jak patrzymy na to. Ciekawe, tak z ciekawości. Weźmy na kanał ziomeczka. Co on oprócz tego robił? Okej, okay, przestraszony Han Solo?
dobre to było! O! Uff! O Boże. Han musiał dużo w zastraszanie pakować. O kurde, nie spodziewałem, ale to było dobre. O. Co mam? Behind the scenes. O, zobaczmy sobie, póki głosujecie. Jestem mega ciekaw, jak to powstało. Okej. Okay. Widzę. Wow, ja myślałem szczerze, czacik, że to jest robione komputerowo, a to był green screen? No to, szczerze, szafoba za to. Nie mówcie. Oni zrobili pełną choreografię? Ależ ja mam dla nich szacuneczek za to. Oni zrobili pełną choreografię walki. Jak dobrze wygląda, zobaczcie, to CGI twarzy Obi-Wana. Pamiętacie, jak na przykład w Łotrze 1? O, pokażę wam inaczej. Teraz zakulisowo wam pokażę, co włączymy, czacik. Najlepszy program graficzny, czyli Paint'a. Wiecie, jak oni... Zaraz wam pokażę. Włączmy sobie, na przykład wpiszmy sobie... Tak się pisze, dubler napiszemy sobie. Nie wiem, jak się pisze po angielsku. O. Jak oni zrobili? O, proszę. To był aktor, który grał... Leje. Leje w Łotrze 1. Jak oni zrobili czat, że nagle Leja... A czekajcie, co ja robię? Przepraszam. O. To nie była Leja. O, mam Leję, tak? To był aktor bądź aktorka grająca, pozdra dla kumatych, grająca Leję w Łotrze 1. A jak zrobili z tego Leję, jak oni uzyskali świetnie ten efekt CGI? Że ona wyglądała tak realistycznie. Kopiujemy sobie, idziemy do Paint'a. Chat, powiedzcie mi 100%. Czy tak nie wyglądała Leja w Łotrze 1? Ona wyglądała, jakby ktoś po prostu w Paint'cie jej nakleił jakąś maskę. CGI wyglądało tak 2 na 10 czasami w Łotrze 1, czasami dało się to zauważyć. Oni ogólnie mają problem z CGI, z deepfake'iem w Lucasfilm, bo słyszałem, że tam zakulisowo mają duże problemy, bo na przykład w Anakinie. Anakin w epizodzie 5, kiedy już były te Clone Warsy, mówię tutaj o Asoce, w epizodzie 5, gdzie odtworzyli Clone Wars, jego deepfake wygląda fajnie. Ale na przykład w 4 epizodzie, kiedy ta Asoka spada i jest tam w świecie między światami, jego twarz wygląda, jakby była naklejona po prostu. Oni mają strasznie jakieś deadline'y z tym, więc tak, to jest oczywiście Leia, ja to otworzyłem, tak wyglądała w Łotrze 1. Dlaczego to mówię? Dobra, spadaj Leia. Tutaj parę razy mieliśmy twarz Obi-Wana daną, oni widzi tego. Parę razy była dana twarz Obi-Wana. A, to jest behind the scenes. I wyglądała naprawdę przekonująco. Już mi się nie chce klipów szukać, ale zrobili dobrą robotę. Ja... Od razu mówię, że... Aha, stwórzmy sobie jeszcze miniaturkę. Zobaczmy, czy da się ściągnąć miniaturkę z tego. Zaraz ocenimy. I zaraz do was na czacik zobaczę, co piszecie na czaciku. Czekajcie, ten film. Aha, a w międzyczasie, jak ja to robię, możecie... Zaraz wam przykleję linka. Możecie oczywiście ziomkowi dać łapeczkę w górę. Co byśmy... Kurde, co możemy mu napisać? Wiem. To będzie trochę chamskie, ale Force Effects 10 na 10.
Jak myślicie? Albo inaczej, force... Jak myślicie, czacik? Tak czy tak napisać? Force push... Nie, to będzie trochę chamskie. Force effects 10 na 10. Niech myślą, że tego. No tutaj trochę memu jest z tego depchnięcia, ale... Dam wam czacik link. Jeśli nie dawaliście, zostawcie ziomeczkowi lajka, bo się hop napracował. Ależ ja kurde szanuję takich ludzi. Obi-Wan pierogi, kurde. Leia w Łotrze 1 wygląda jak cutscenka z gry. Posłuchajcie, to... Nie. Widzę komentarz. Nie, posłuchajcie. Ona wygląda... Znaczy inaczej, tak, ona wygląda jak cutscenka z gry. Ale na kompie, na którym ledwie chodzi 30 klatek, dlatego musieli zmniejszyć, wiecie, wymagania graficzne. Co ty piszecie? Boże, napisać 9 na 11? Może nie, wiecie co? Skoro to on jest gość z Ameryki, nie będzie pisać 9 na 11. O, greetings from Poland, Cebura 17 here. Możesz napisać, ja skomentuję, że 10 na 10 ten like zostawiony. Wiesz, że w Krakowie jest pierogarnia... Czy wiesz, że w Krakowie jest pierogarnia Obi-Wan Pierogi? Czy wy memujecie? Ale serio, ja to zaraz sprawdzę. Obi-Wan Pierogi Kraków. Nie pierdzielicie. To jest prawdziwe. Czat. O kurwa. Jest takie miejsce jak Obi-Wan Pierogi. Jak ja kiedyś będę w Krakowie. Gdzie to jest? Na jakie to ulicy jest? To ma aż 3 miejsca? Boże, Obi-Wan Pierogi. Czy my znajdziemy to na Street View? Obi-Wan Pierogi Kraków. Zobaczmy mapy. Zaraz. Czat, czy jesteśmy na to gotowi? Ja powiem wam szczerze, nie jestem. Puścimy ziomeczka. Oj. Ups. Jeszcze raz. Lecisz, ziomek. Pokaż nam, jak wygląda Obi-Wan Pierogi. Gdzie on jest? No nie wierzę. Ja muszę się... O kurde. Czat. Ja właśnie odkryłem, że jest takie coś jak Obi-Wan Pierogi. To istnieje. I to jest chyba w 3 czy 4 miejscach w Krakowie. No nic, przeprowadzamy się do Krakowa. W jakim to mieście była ulica Obi-Wana? Ale czekajcie, to jest coś jest nie tak. Czy Kraków to nie jest właśnie w dole? Nie mówcie mi, że bo przecież tam smok się dlatego zbiera. Nie mówcie mi, że oni zrobili pierogarnię Obi-Wana w takim niskim punkcie. To jest potwarz. Ten pieróg ma high ground. Jak kiedyś będę w Krakowie. O, pany. Wierzę, w Poznaniu jest Gwiazda Śmierci. Tak, w Poznaniu ją budujemy. O kurde, dobra, czekajcie. Może na ten klip użyję na główny kanał, więc tak, cześć YouTube i tak dalej. Bo to jest dobre. Niebo, góry blisko są. No dlaczego w górach nie jest?
Wstawaj! Wstawaj, samuraju, mamy pierogi do zjedzenia. Dobry memik. Dobra, czacik, dajcie mi chwilę dojść do siebie. Jedziemy dalej z tym, bo ja nie zdzierżę. Także tak, zróbmy tak, czacik. Ja daję... Zrobię to przed wami, zrobimy tak. Dajcie mi sekundkę. To jest breakdown, to jest behind the scenes. To jest nasza muzyczka. O, stąd miałem wziąć miniatureczkę. Ups. Zapiszemy sobie miniatureczkę tutaj. Weźmiemy sobie miniatureczkę, cyk, i dla was też cyk. Ode mnie leci SK oraz jeszcze ważniejsza rzecz. Musimy to, czacik, zrobić niestety, ale weźmiemy sobie... jak to wytniemy? Wytniemy tak, o. Chociaż pieroga też był... Nie, dobra, wytniemy tak, bo będzie w kwadracie. Wytniemy tak. Napiszemy jako... tutaj. JPG-a pierdzielniemy takiego, że nie ma uja we wsi. Damy tutaj pierogi. I damy Obi-Wan pierogi też na S, nawet będzie najwyżej, dlaczego nie? A wam też dam Obi-Wan pierogi, dlaczego nie? Jak już memować, to memować. Też możecie ocenić Obi-Wana pierogi. Więc Obi-Wan pierogi jest najlepszym filmem, jest najlepszą fanowską animacją i w ogóle marant, nie wiem, co nie mam powiedzieć. Ta walka, już nie memując, mi się ta, łopanie. Jakie to było dobre, minus te użycia mocy, ale moim zdaniem to był taki easter egg z nawiązaniem do Gotika oczywiście. Czy będzie Star Wars Episode 1 o Star Wars Fury? Jeśli chcecie, teraz będzie mogli zobaczyć jakieś filmy, które wy chcecie zobaczyć. Zróbmy tak. Zobaczmy, jak zagłosowaliście na początek. A więc wy walkę remake z 4 epizodu oceniliście na... na A, nie na S. Czyli... ta walka podobała wam się mniej niż Clone Warsy. Ależ ja się nie mogę nadziwić. Przecież druga część, cofnijmy się wstecz. Znaczy, nie można się, znaczy można się cofnąć do przodu, tylko to jest bardzo trudne, tak? Prequele były hejtowane może mniej, ale podobnie jak sequele. Wśród osób, które na przykład wychowały się na oryginalnej trylogii, druga część, w ogóle prequele to tak oceniają średnio, ale druga część Gwiezdnych Wojen jest dla nich po prostu, wiecie, oceniają gorzej niż, kurde, 8 czy 9 część od Disneya. A durne Clone Warsy, gdzie się nie pojawią, to mają high ground. Przecież dlatego się właśnie Ahsoka podobała. Dlaczego? Bo dali Anakina z Clone Warsów. Znaczy, bo odzorowali Clone Warsy w animacji. Odzorowali animację w serialu na żywo. Dlatego skoczyło i nagle oglądalność tego. Tutaj jestem szczerze zaskoczony, że oceniliście to wyżej, ale fajnie. Mi osobiście bardziej się podobał ten pojedynek. Może dlatego, że dla mnie ta walka na żywo jest po prostu lepsza, ale wow. I tak obie dla mnie mają high ground. Oczywiście teraz musimy to zrobić. Dlaczego nie? Ups. Obi-Wan pierogi. Wasza ocena Obi-Wan pierogi. Jak już trochę pomemowaliśmy, dajmy ankietę. Jak się bawić, to się bawić. Proszę bardzo. Obi-Wan. One. Pierogi. Ocena. Nie wierzę, że w nie wierzę po prostu, że jak będę ten film skracał, przemontowywał, bo na pewno będzie miał prawa autorskie, to ja będę musiał dać ankietę z Obi-Wan pierogi do głosowania najlepsze fanowskie animacje i o kurde. Czy to nie jest piękno internetu?
Czy nie po to powstał internet i YouTube, żeby robić takie rzeczy? Ale kamerka jakoś się ciemno już stało. Boję się zobaczyć, na ile ocenicie Obi-Wan pierogi, dlaczego będzie na S. A ja tą ankietkę nie wierzę, ale będę musiał w moim pięknym notatniku XD zapisać. Co na czaciku piszecie? Dajcie mi, włączmy sobie muzyczkę ze Star Wars. Ja muszę troszeczkę po tym Obi-Wan pierogi dać do siebie. Co tam piszecie? Trochę zepsułeś tę walkę, wcześniej nie widziałem tego efektu mocy. Ja to muszę wam powiedzieć, od razu zobaczyłem ten force push. I to były dwa force pushe i dwa drewniane wyglądały. To też widziałem. Star Wars Poetry 2021 update. Zobaczymy zaraz. A Clone Warsy nie były dla dzieci. Jak mówicie takie... Ja mam wrażenie, że Clone Warsy każdymi sezonami bardziej poważniały, bo pierwsze epizody to są ewidentnie robione, wiecie, śmieszne droidy i Grievous się razem przewracają. Ale nie uwierzycie, ile fanów Gwiezdnych Wojen starszych lubi Clone Warsy. Prequele były bardziej nienawidzone, jakoś o sequelach nie ma. Jakoś o sequelach nie ma dokumentach o tym? Jakiś błąd jest. Jak ludzie mówią o niszczeniu dzieciństwa, jak ludzie kontra George Lucas. Tak, ale... Czy prequele były bardziej hejtowane? Trochę tego nigdy się nie przekonamy, bo wtedy jeszcze nie było internetu, nie było tak to popularne jak teraz. Ale ja mam wrażenie, że sequele były bardziej hejtowane i będzie jedno potwierdzenie tego, jak wyjdzie film o Rey. Zobaczcie. Weźmy sobie w Muła kanał. Inaczej zrobimy tak. Weźmy sobie w Muła kanał. Wejdźmy sobie w społeczność. Widzicie to? Czy wy to panie widzicie? Ups. Film o Mando oficjalnie zapowiedziany. Który film będzie miał high ground? Rey 5%, Mando 95%. Moim zdaniem to jest potwierdzenie tego, że sequele były bardziej hejtowane. Bo ja mam wrażenie, że bardziej od hejtu się liczy... Ja mam wrażenie, że czasami odnoszę takie wrażenie, że ludziom już się nie chce hejtować tych sequeli, że po prostu mają dość już tego. Wiecie, gorsze od hejtowania jest to, jak się w ogóle o tym nie mówi. A zobaczymy, ja teraz możemy gadać, możemy kłócić się. Liczby nie kłamią, zobaczymy, ile zarobi film o Rey. Hmm. 66 voltów na... Dobra, czekajcie, to zróbmy to. Zróbmy to, czat, miejmy to za sobą, a więc wy Obi-Wan pierogi oceniliście na S, dziękuję, wow, jej, najwyżej, to jest najwyżej oceniane, ja się poddaję. Nie, wiecie co, ja mam dość, my robimy tak. Dajemy pierogi na Eskę. Wygraliśmy YouTube, Gwiezdne Wojny oraz internety, ponieważ daliśmy Obi-Wan pierogi na S. Nie ma co, można usuwać YouTube, Twitchy, TikToki. Nie ma sensu robić dalej kontentu, ponieważ wygraliśmy internet. Daliśmy Star Wars pierogi powyżej S.
Także tak. Co ja mogę rzec? No, słowo się rzekło, tak? Pierogi wygrały. Dobra, czat. Tak, teraz zobaczmy, jak teraz to oceniliśmy. Jakie jeszcze są popularne animacje, które możemy zobaczyć? Na czaciku pisaliście, zaraz zobaczę, czy mogę to znaleźć. Zobaczmy to, Lego Vader kontra Rebels. Zobaczmy, cóż to takiego jest. No dobra, 6 lat temu prawie 7 milionów wyświetleń, 8 minut, zobaczymy, jak będzie fajne, obejrzymy do końca, jak nie, trochę to skrócimy. A więc wy chcieliście zobaczyć LEGO Darth Vader kontra Rebels Brick Film. Kojarzę skądś, kojarzę tą nazwę. Dlaczego taka niska jakość? Taka wystarczy. Myślałem, że... Cofnęłem, myślałem, że to pisze Pieter. O, czad, dobrze zauważyliście. Ile ma ten film lajków? Wiecie, co trzeba zrobić? Znaczy, sorry, ile ma ten film wyświetleń? A więc co trzeba zrobić w związku z tym? Trzeba zrobić tak, przybliżyć to. O. Tutaj mamy. Jeśli ktoś nie widzi, gdzie to jest, to umieścimy nad tym Sansa. O. Sans będzie mówił. O. Tutaj, żeby patrzeć. I my oczywiście musimy puścić sobie. Zobaczymy, czy będzie wystarczająco głośno, czy nie. The time has come. Execute order 66. No, 66,6. Dobra liczba. Nie oglądajcie już więcej, żeby nie wzrosło temu. Execute Oda 66. Śmiesznie ogólnie mówi to Palpatine. Dobra, zobaczmy czacik. Co zaproponowaliście? I czy jest to dobre? Ale dużo ma nawet na minus. O dziwo. No nic. Ocenimy to razem. Chyba trzeba być. O Boże, ależ gość się musiał nad tym napracować, ja już to widzę. Get ready. Nie ma napisów, kurczę. Szkoda. Go, go, go! Nie wierzę, ile takie coś zajmuje czasu. Gość wygląda jak Paul. Ale efekty, łopanie. Co? To Wuder. A dlaczego on ich dusi, a nie ma podniesionej ręki? Co? Powinny być tak zrobione. Yeah.
O nie, będzie 18 plus. Te flaki robi z plasteliny? Dead. O, jeszcze tylko Finn został. Będzie krzyczał Rey. Okej. Okay. Okej, okay, tego się nie spodziewałem, czat. Poważnie? Czy ja zauważyłem, że Vader ma wielki przycisk on-off? Ładowanie zakończone, czekajcie, ale... Dobra, oglądajmy dalej, zaraz wam coś pokażę. Zastopujemy to. Przepraszam bardzo, ale ta scena. O. On se kurde po prostu podpiął USB do ładowania. O kurwa. Podpiął na chwilę ładowareczkę, naładował się i może bić się dalej. Dobra, zobaczmy, jaki jest największy tutaj punkt, gdzie mają najwięcej wyświetleń. Czyli najciekawszy punkt tego. Co ty będzie się działo? Tutaj teoretycznie jest punkt, gdzie ma najwięcej powtórzeń oglądania. Vader ma Tigra?
Unlimited Power miała za ładowarką, więc tutaj na czacie piszecie. Nie. I wybuch jak w Minecrafcie. O nie, to połów w domu. Come on! Come on! Get to the chopa! Zrób mu kurde do it. Najpierw wszystkim zrób do it. No. Ej, to nic. Aha, przekroił go. Już miałem powiedzieć, że tutaj czat. Gdzie to było? W tym momencie nic mu się nie stanie, ponieważ jak nauczył nas na przykład film o Kenobim. Serial o Kenobim albo Asoce, jak wiemy, takie przebicia mieczem niczym złym się nie kończą. Będzie okej. Okay. Nakleję mu plastra. Tylko że wejdę, żeby jeszcze hiup. To jest trochę do Clone Warsów nawiązanie. Wybuchy jak w Gothiku. Takie muszę wam powiedzieć. Będzie jakiś jeszcze punchline na końcu, coś tego. Proszę, tak się powinno. Nie wiesz, że gość, który robi. A to dokończmy jeszcze. Czy mogę sobie. Trochę. Nie. Na razie nie będę mógł. No muszę wam powiedzieć, czacik, tak. Ten filmik, no to. Ten filmik to tak. A, nie chcę. Dlaczego? No tak średnio bym powiedział. No tak średnio ten film był. Tak i trochę. Mam wrażenie, że kiedyś był większy hype. Co się stało z moją kamerą? Halo? No dobra. Zrobimy tak, dajcie mi sekundkę. I zaraz ocenimy, muszę w kamerze sobie zmienić ustawienia, bo... Pyk. Dobra. Okej. Okay. Już będzie jaśniej. Muszę wam powiedzieć takie... Kiedyś chyba był większy hype na tego typu produkcje z LEGO. Wiem, że go się dużo napracował, było parę fajnych momentów, ale ogólnie... Jak oceniacie czacik? Damy ankietkę do głosowania. Bardzo szybko. Co ja zamknąłem? Chyba zamknąłem. Jeszcze raz weźmiemy sobie, jak ten filmik się nazywał. Pyk. Stworzymy ankietkę. A w międzyczasie dam wam linka. Możecie wejść i zagłosować także. Ale na początku ankietka. Dla was do przekopiowania. Ocena. Tutaj macie ankietkę do głosowania, żeby tą animację, czy tą walkę ocenić. Dlaczego ta kamera mi się... No nic, musi na razie tak być. Ja czacik nie będę przeciągał. Dużo, widzę, że go się dużo napracował. Pst. Nawet ok, były sceny jak... oni umierają, gdzie była? O! Nawet tutaj takie, nawet ciekawe sceny, ale... O, zróbmy sobie jeszcze miniaturkę tego,
mnie to nie urzekło, chyba jak dla mnie hype na tego rodzaju produkcję był po prostu wcześniej. Na produkcję w sensie animacji Lego. Stworzymy sobie szybko głosowanko. Vader. O. B. Takie. Dla mnie był taki średniaczek. W porównaniu do tych, nawet nie wiem, czy nie dałbym niżej. Trochę później za bardzo się ciągnęło. W międzyczasie zostawię lajka. Możecie tak samo. Możecie zostawić lajka. Tutaj macie film od gościa. Taki średniaczek. Poczekamy. Możecie zostawić gościowi lajka. Chwilkę poczekamy. I zaraz zobaczymy, jak wy to oceniliście. I zobaczmy na czacie, co wy tu jeszcze pisaliście. Jedna rzecz gdzieś mi uciekła. Co byście myśleli, że moglibyśmy jeszcze zobaczyć? Vader Episode 1. Dobra, zobaczmy. Ocenimy. O Star Wars Fury. Strasznie długi jest, ale zobaczmy. Jego tak dawno oglądałem, że powiem wam, w ogóle zupełnie nie pamiętam. Kylo vs. Vader, ale jest jakoś konkretny, ten film się nazywa? Aha, ale na początek zobaczmy, jak głosowaliście w Lego, fanowską przeróbkę Lego Star Wars. Wy oceniliście na B. Też mi się daje, że średniaczek. Nie porwało mojego cebulowego serduszka. I widzę waszego nie. Ogólnie też możemy ocenić to jako ładowarkę. Damy tak samo Vaderowi ładowarkę. Ja też dam mu o ładowareczka dla Vadera, ponieważ w tej animacji tak samo Vader musiał się podładować. Także Vader z ładowarką, dlaczego nie? Jaki zarówno ja, jak i wy na B. Lego Battle of the Month. Już widzieliśmy już Lego. Zobaczmy teraz coś innego. Jeszcze Kylo kontra Vader. Zobaczę, co to jest. Czy takie coś w ogóle znajdę? To może być ciekawe. Zobaczmy to jako pierwsze. A jak starczy nam czasu, ponieważ to jest dłuższe, zobaczymy sobie. Aha, zamknąłem to. Zobaczymy sobie epizod pierwszy z Vaderem. Tego jestem ciekawy. Od tego, muszę wam powiedzieć, nie widziałem. Zaraz zobaczymy, jak będzie. Muzyczkę wyłączymy. Jak będzie z głośnością. Okej. Okay. Kylo kontra Darth Vader. 21 milionów wyświetleń. 4 lat temu, kiedy jeszcze hype na sequel był wysoki. Chociaż hype to w sumie wyszło po, z tego co widzę, to wyszło po 9 epizodzie. O, są nawet napisy, może. Tak, to przyciszę. It's here. Find it. Yes, sir. Widen the search. Trudno strasznie dostosować, czy ma być głośniej, czy ciszej. Zapowiada się ciekawie, też uważam, czacik, że pomysł jest fajny. A póki co wykonanie też wygląda niczego sobie.
wiecie, dajemy maskę, już nie musimy mieć kombinować CGI i innymi rzeczami. Darkwater. Impressive, Ben. Co ty myślisz, że możesz się z Wooderem mierzyć? Kaj, jesteś w tej masce, znaczy, że jesteś jeszcze w 7 epizodzie. Ty jeszcze, kurde, nie jesteś klatopakiem Redem z piosenki. Póki co jest naprawdę ciekawe. Cebule, czy nie byłoby... Mnie to denerwuje. Czy nie byłoby... To jest fanowski film. Oczywiście, że nie może być idealny, bo nie mają takiej gotówy i tak dalej, i tak dalej. Czy takiego czegoś nie mogliśmy... Ja wiem, że to jest może fanserwis. Czy takiego czegoś na pełną skalę nie mogliśmy zobaczyć, kurde, w sequelach? Kurczę. To jak ten Vader wolno chodzi. Mi się strasznie podoba właśnie, jak jest odwzorowany styl walki Vadera. I że Kyle tak naprawdę zwykło popierdółko tutaj. There is no escape. No to kurde, teraz młody przegiąłeś. You disappoint me, Ben. Perhaps you are not as strong as I had hoped. O, czy teraz będzie most przyjaźni anime? Failure leaves me with no other choice but to destroy you. Dobrze. Dawaj, Wooder. Haha. It is pointless to resist. Opierać? Kto wie, może go to kręci. Wiecie, wiesz, Vader, ludzie mają różne fetysze. I go w sumie kręciło Reylo. Być na początku, kurde, to on miał pod duszą, a w 8 części stali się wielkimi kochankami. Okej. Okay. Nie martw się, Wooder, jak już wcześniej ustaliliśmy, takie rany to się szybko leczy, to jak do... Vader, no co ty robisz? Nic ci nie będzie. Jak ktoś cię przebija mieczem, to tylko musisz do szpitalka na chwilę pojechać. Czy nie za łatwo Vadera zaskoczył? Bateria mu się rozładowała, mi się na czacie. Co mu duet zrobi? Że co, proszę? Pan!
ale tłumaczenie. Tak myślałem. Kurde, tak myślałem, że to będzie piąty epizod Gwiezdnych Wojen. Oho. Carlo chyba nie jest w humorze. O, czekajcie, jaka scena po napisach jest. No nie, to zapewne patroni są. Ależ, tyle patronów było? Ale dużo ludzi na tym pracowało. I zapewne tyle było patronów, więc kur... Ależ film o, takie fanowskie filmy o Gwiezdnych Wojnach mają wsparcie. To strasznie fajnie widzieć. Czy to jest nawiązanie do tej sceny z maską? Sir, nie możesz zdjąć hełma. Nie możesz zdjąć... Sir, nie możesz... Zaraz wam powiem. Sir, nie możesz zdjąć hełmu, ponieważ ty nie jesteś Kylo Renem. Nie mamy kasy na deepfake. Czyli co? Tutaj teoretycznie zapowiedzieli sequel? Jeśli dobrze rozumiem? Który zapewne nie wyjdzie. Ale jednak... Wow. Jak to się, czacik, przyjemnie oglądało. Ja cały czas nie rozumiem. Ja wiem, że oni chcieli wypromować nowych bohaterów. Ale czy taka scena, gdyby ją zrobić... w ogóle taki pomysł. Gdyby go zrobić w 100% z takim budżetem, jak miał Disney, z, wiecie, z aktorami, ludźmi od choreografii, z kapitalną muzyką. Dlaczego tak, tego nie mogliśmy mieć, tylko jakieś kurde sceny w kasynie? Ja pierdzielę. Żebym ja z zapartym tchem oglądał jakiś durny film fanowski, teoretycznie bazujący na sequelach? To, co tutaj zobaczyliśmy, to równie dobrze mogła być walka, którą widzieliśmy w 9 epizodzie, wiecie, 3 sekundy Rey kontra Rey Venom, tak? Bo przecież to do tego nawiązywało. Czy to nie było... Kurde, ależ jestem teraz zły. Dlaczego po tym filmie jestem zły, skoro on był dobry? Aż mu plusik dam. Czat. Dobra jakość produkcji? Tak, czacik, zgadzam się. W pierwotnym planie na dziewiąty epizod Kylo miał walczyć z wizją Vadera. Miało to tak wyglądać. To dlaczego tego... Ja wiem, o co chodzi, tylko dlaczego tego nie było? I musieliśmy widzieć jakąś... Rose, która popieprza na jakichś koniach. W ósemce, albo wiecie. Somehow Palpatine Return w dziewiątce. Kurczę. Oni specjalnie chcieli dać Haydena, aktora grającego Anakina, do dziewiątej części, żeby nie przyćmił Rey. A teraz go kurde w Asokach i w Obi-Wanach wyciągają, bo teraz nagle okazało się, że... Ale jestem zły po tym, że okazało się, że nawet... Że nagle Anakin jest ostatnim nadzieją. Był... Oni mogli nawet w tej scenie z Rey dać duchy mocy wszystkich Jedi, a nie tylko ich głosy dać. Ale jestem teraz zły. To jest taki fajny pomysł na coś, co się mogło pojawić w sequelach. Widzę, sugerujecie inne filmy. Kasyno było ważne dla Disneya, przekaz polityczny. Myślisz, że to był stricte polityczny przekaz? Co ty, Porgi ważniejsze niż takie coś? Też uważam, że Porgi najlepsza oczywiście scena ostatniego Jedi. Zapomniałem, że takie dobre. Ja wiem, że jest teraz gówno burza z filmem o Rey. I że, wiecie, ludzie będą go gnoili i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy czat tylko zrobić coś takiego, co tutaj obejrzeliśmy, coś ten deseń, i nagle będzie mieć hit. Ale czy Disney będzie miał kurde jaja, żeby to zrobić? Zobaczymy.
Dobra, sugerujecie inne filmy, to zanim je znajdziemy, zobaczmy, to dam głosowanko, od razu sobie skopiuję, żebym później go nie zapomniał. Vader kontra Kylo. Dawam głosowanko, jestem ciekaw, jak to ocenicie. Ja nie będę przeciągał. Aha, jeszcze nie mam miniaturki. To na początku stwórzmy głosowanko, będzie głosować, ja stworzę miniaturkę. Ale to było dobre. Ja teraz aż nie wiem, jak ocenić te pozostałe filmy, bo ja zacząłem dawać na eseczki to. A mam wrażenie, że z każdym kolejnym filmem jest coraz lepiej. Dlaczego nie mogę wszystkich wybrać? Nie wiem. O, teraz jest, okej. Okay. Jestem ciekaw, jak ocenicie Kylo kontra Vader. To sobie skopiujemy. Damy na czacik. Ocena walki. Ups, przykleiłem wam zły link. W sensie dwa razy skopiowałem go. Możecie głosować, a ja w tym czasie, ponieważ będziecie musieli sobie... tutaj mam Vader kontra Kylo. Ponieważ będziecie musieli przejść na inną stronę, w międzyczasie ja wezmę tutaj, skopiujemy to. Przejdziemy do miniatureczki. Pobierzemy ją. Pyk, pójdziemy do głosowanka, damy sobie naszego wódereczka. Tutaj też damy wódereczka. Ja nie będę przeciągał, mi się to strasznie podobało. Takie coś powinno moim zdaniem znaleźć się w sequelach. Nie wiem, czy to nie jest... Trochę nie wiem, gdzie to dać, muszę wam szczerze powiedzieć, bo wszystkie te walki na górze mi się tak naprawdę podobały. Takie coś, od razu mówię wam, powinno się znaleźć w sequelach. To by taki high ground miał wtedy sequele. Zobaczymy, może film o Rey to... Może film o Rey coś takiego zrobi, a jak nie, to przynajmniej będziemy mieć nowe memy. A wy, czacik, ciekaw jestem, jak oczywiście ocenicie. Przekleję wam jeszcze link, żebyście mogli... Możecie zostawić lajka pod tym filmem. Kurczę, mnie cały czas boli, że teraz są takie gówno burzy, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Są, wiecie, my kontra oni. Wystarczyłoby takie coś zrobić i ludzie autentycznie by się, przepraszam za wyrażenie, zesrali, jakby takie coś zrobili i dali do kina w filmie pełnometrażowym. Dobra, po kolei. Dajcie teraz tyle filmów. Nie sądziłem, co? Nie sądziłem, że kiedykolwiek dam coś powiązanego z sequelami na S. Zasko, co? Wystarczyło tylko... Tutaj to pokazuje, że oni co powinni z sequelami zrobić? Powinni troszeczkę jednak dać fanserwisu. Co prawda fanserwis był na przykład w siódmej części Gwiezdnych Wojen. Pojawienie się Luka na końcu, tylko później wiemy, co było w ósemce i dziewiątce. Gdyby oni troszeczkę więcej fanserwisu, troszeczkę bardziej poechtali fanów oryginalnej trylogii przede wszystkim oraz prequeli, czyli daliby więcej scen jak tutaj widzimy, bardziej by wykorzystali Luka, Hana i Leia i tak naprawdę oni byliby głównymi bohaterami sequeli, a w międzyczasie promowaliby nowe postacie, czyli Rey, Fina i Poe, i dla nich zrobili kolejną trylogię, czyli 10, 11, 12 epizod, to nie mielibyśmy takiej teraz gówno burzy, co chodzi o sequelę, jaką mamy dzisiaj. Takie jest moje zdanie. Dalej Vader epizod 1. Dobra, tylko na początek zobaczymy. Jak wy oceniliście walkę Kylo kontra Darth Vader, czyli coś, co jest wzorowane na sequelach, które oczywiście są kochane, oceniliście na S. I nawet nie wiem, czy procentowo nie miało to najwięcej głosów na S z tego wszystkiego, co innego, co widzieliśmy. Wydaje mi się, że nawet zyskało więcej ta walka zyskała głosików niż Anakin. Zaraz zobaczymy, nie, czy nie będzie lepsze. O, teraz lepiej to wygląda.
Wydaje mi się, że ta walka od was dostała więcej głosów na eskę niż, niż sequel. Znaczy oczywiście wygrał Obi-Wan pierogi, tak? Ale, ale wow. No i ładowa reczka. Podładujemy jeszcze tego Vaderka przez chwilę. Już podładowany? To damy go tutaj. Tak się w tym, tak się w tym fanowskim filmie Vader rozładował, że na końcu aż zniknął. Badumc. Tak się nie podłączył do ładowania, że aż pod koniec zniknął. Dobra, był... Wiem, czacik, wiecie co? Bo widzę, że dajecie mega dużo propozycji innych. Obejrzmy jeszcze to, co chcieliście, czyli Vader Episode 1, a jeśli naprawdę będziecie chcieli takie coś kontynuować, no to mamy, będziemy mieć kolejne streameczki. Nie wiedziałem, że aż tyle zaje fajnych filmów. O tym nawet nie zdawałem sobie sprawy, że takie coś istnieje. Więc zobaczmy sobie Vader Episode 1. Ciekawe, czy będziemy go mogli zobaczyć w całości, bo on chyba długo zajmuje, co? A nie, 16 minut. Damy czacik radę. O Star Wars Fury, czyli kogoś, kto teraz... No. Że tak powiem, bije się z Disneyem. Zróbmy tak. O. Może mojego dostojnego cebulę trochę zmniejszę. Zobaczmy na troszeczkę większym ekranie to. Zobaczmy teraz pierwszy epizod Vadera od Star Wars Fury. Ogólnie w tym roku, jeśli dobrze kojarzę, ma wyjść druga część, więc zobaczymy, czy jest na to czekać. Niesie strach, dla innych niesie nadzieję? A to dla nas oczywiście, bo my wierzymy tylko w jedne słuszne imperium, więc to dla nas niesie nadzieję imperium. I will not be denied. Orphan fire! Dobrze, Vader, byłeś mu zrób. O nie, zabił pod jego w domu. Jak oni go nie trafiają? Czy to są oryginalni stormtrooperzy? Shadow of what I was promised. You have taken everything. Everything? Foolish fool. You grieve for the dead wife of an insolent Jedi. Your precious Padme's fate was your choice. Just as your fate is mine. Mam wrażenie, że to trochę wygląda jak Palpatine w domu. Oh.
Kurde, czat. Dlaczego nie ma więcej rzutów mieczem w filmach? Jak to fajnie wygląda. Przepraszam, ale to... Film jest naprawdę dobry. Ale to jest naprawdę Palpatine w domu. Czat, wiecie co napiszemy? Co ty możemy napisać? Gdzie jest tekst? Proszę. Jakiś memik z tego zrobimy i zaraz jedziemy dalej. Wujek na Wigilii. Albo co teraz będziemy mieli? Dobra, wujek na świętach. O. I drugi tekst. Który co może zrobić czasik? Czekający, żeby znowu mu polać. Czy to czacik nie jest tak trochę taki Palpatine, wiecie? Taki z AliExpressu trochę? Jak wiem, że klony i Vader to wiecie. Klony i Vader maski da się ukryć, ale tutaj tak czacik o, na weselu, proszę. Fajnie piszecie. Na weselu. O. Czy to nie jest taki trochę ten czekający na pierogi? Dlaczego nie, proszę. Czekający, żeby znowu mu polać. Co, pierogi? Dlaczego? Żeby mu polać pierogi. Będzie memicznie, o. Taki trochę ten Palpatine, tak 2 na 10. Dobra, jedziemy dalej, czacik. Czy coś jeszcze piszecie? Pamiętaj, że to wciąż fanfilm. Znaczy, ja rozumiem. Ja serio rozumiem, że to jest fanfilm. Ale strasznie... Wiem, że jest trudno Palpatina odzorować, tylko że... Gdyby on nie miał kaptura i nie byłoby żadnego dialogu, to ja miałbym trochę wrażenie, że Vader walczy z jakimś losowym wujkiem na weselu. Ale już kończmy z pierogami, jedziemy dalej, czacik. Such a pity. How much grander and more powerful you could have still become. If you but had better merit to embrace the path set before you. Były unlimited power, aż nie zrobimy ładowarkę. Tyle mocy. Nie żyje. Trzeba będzie pójść po nowego klona. Z tego, ze słoika Snowka wyciągnąć i zrobić z niego Palpatina. To jest chyba nawiązanie do tego komiksu, co? Zrobił Star Wars Fury. Bo Vader z Palpatinem na samym początku jakby nie byli dobrymi ziomeczkami. Jakby koni od razu nie kradli. Tych, którzy, wiecie, koni tych, których później w 9 epizodzie jeździli na nich. I don't need this to remember you by. My caring for you will always remain. Anakin. Padme. Padme.
And that is why you'll never defeat me. As long as you let your feelings... Czajcie, tutaj wejdę. Ja wiem, przepraszam wam, ale przepraszam was, że pauzuję, ale. Czy kiedyś robiliście tak, czat, że próbowaliście coś zrzucić psu, udajecie, że coś rzucacie, ale chowacie za ten, za plecy, no to. O, to jest idealnie reakcja psa, któremu tak zrobisz. Co się kurde dzieje? Co jest? Defeat me. As long gdzie as ten you patyk? Let your feelings anchor you, forever shall you remain weaker than I. Always the servant. Always the slave, Yang Skywalker! Anakin! Lord Vader, you have an urgent message. My lord? Proceed. The Emperor demands your presence at once. Lord Vader? Trochę jakby Cheetosami go ślepionuje jedzenie na twarzy, ale i tak fajnie wygląda. Do obrażenia. O, Gwiazda Śmierci, tą, którą my też budujemy. W Poznaniu. Guards. Libas. Ja mam wrażenie, że ta straż jedyne co robi w filmach to tylko wychodzi. What is thy bidding, my master? You are distressed, my friend. I am fine, my master. Więc wyjdź mi po pączki. I hear now. Your anger radiates like a whirlwind, yet unfocused. No. Not unfocused. Hidden. You are trying to hide your rage from me. Why? Ah, I see. Then what is your hesitation, Lord Vader? Do it. Give in to your anger. Strike me down. I have no such wish, Master. Pathetic. A mighty Sith Lord, crippled by melancholy and indecision, all due to the attachments of a Jedi. There is no attachment. Anakin Skywalker was weak. I destroyed him. Did you? Yet Skywalker's powers dwarfed yours, did they not? No. Rise, Lord Vader. Ale dużo daje dialogów z filmów. It is the way of the Sith to destroy all who stand in a way to power. Dobrze, popieram. To eliminate our rivals, is it not? Tak, wszystkich. Who stands in your way, Lord Vader? Przyjaciół, wrogów, znaki. Who holds you back? Keeps you subjected and decrepit within that armor. Znaki. If so, only your hate will eradicate him. Use it. No. Wszystkich trzeba. Po kolei, jak idzie? I cannot, my master. Co? That is why my disappointment with you grows by the second. Embrace the choices that have brought you here. Revel in them. Or forever live in the shadow of Anakin Skywalker. Trochę ten dialog jak z jakiejś telenoweli, co? I have a task for you, my young apprentice. There's a great disturbance in the Force. A powerful Jedi survives in the mid-rim. He must pay the price for his betrayal. As you wish. He hides on my home planet of Naboo. And of course, that of the late Queen Padme Amidala.
It is no coincidence. He draws you there because he knows who you are, Lord Vader. The clones that report he wields an Amethyst blade. How is that possible? Power. Power. That's how. And power. You and I both know this particular Jedi wields a great deal of it. I will finish o what kogo we started, może chodzić? Master. Czy chodzi o kogoś na J? I wonder. Oczywiście chodzi mi o Mace Windu. Eliminate this Jedi. Pledge yourself to the dark side fully, Lord Vader. Relish in the gifts it bestows upon you. Only then will you be able to cast off the chains that bind you and achieve a power as never before. Only then will you be able to destroy the rival before you. Then I will not fail, Master. Ja mam wrażenie, że tutaj Palpatine był tak zawiedziony, bo nie chciał Vader dalej z nim pić. I po to dałem ci przydomek Vader, żebyś teraz ze mną nie pił. Zaakceptuj to, kim się stałeś. Noc jeszcze młoda. I seem to be afflicted by a sudden tinge of nostalgia to visit my beloved Naboo. Mam wrażenie, dialogi są ciche, a reszta dźwięku jest strasznie głośna w tym filmie. Nabu. Czyli co? Teoretycznie, jak mamy to streścić, to Vader został wysłany po pączki. Na Nabu. The Jedi's barricaded himself in the catacombs and has sealed off all of the entrances. So we had to blow our way in. But now of all the troopers we've sent in, none have returned. Lost troopers do not concern me, Commander. I want that Jedi. I will use the 501st. As you wish, sir. Och, fan service. Anakin. Co ten Vader tak się napił, że mało mamy to w chwili? Tutaj widzę, damy lajka filmowi, widzę, że tam była druga część z Mace Windu, jeśli widziałem. Co? Kurczę. Początek walki z klonami był świetny. Tutaj, to jak on zrobił wersję zupgrade'owaną, że tak powiem, na wyższym poziomie wersję tego, co zrobił Kylo Ren, super. Później, ja wiem, że tutaj jest rozwój fabuły, aczkolwiek trochę wyglądało tak, jak trochę w telenowele poszliśmy. W sensie, wiecie, no to był jego pierwszy film, ale mam wrażenie, że... Tak, no takie trochę jakby to był kolejny z tym, że dlaczego nie chcesz go zabić, przecież jakby trochę to był kolejny odcinek z Na Wspólnej, czyli serialu, który wiecie, dostał się do topki najlepszych seriali 2023, oczywiście zapewne memicznie. Zawsze kiedy ktoś jest w maskach, wygląda to fajnie. Tutaj Padme z OnlyFansów. Okej, okay, Anakin taki trochę nie pykło. Gdzie jest Anakin? Jeśli to ma być Anakin... Taki... No... Ten... Taki... Jak żywy, że tak powiem. Myślałem, miałem wrażenie, skąd oni wzięli Anakina z filmu. O kurde. I wiecie... Co tutaj mamy? O, proszę, tutaj będzie fajny template na memika. Nie? O, tutaj, proszę, mamy kolejny template na memika. I wujek.
Wujek kiedy znajdzie? Dobrego kompana do picia. Takie... O. Takie trochę Unlimited Power, a jeszcze damy mu ten. Gdzie jest ten? Jeszcze tutaj miałem ładowareczkę gdzieś. O. I ładowarkę z boku damy. Dlaczego nie? I poczytamy, co mówi czacik. Wygląda raczej jak młodzik, którego zabił. Jak ja to zobaczyłem, tę młodą wersję Anakina, też myślałem, że to jest któryś z tych młodzików, których Anakin zabił. Wujek po pączkach. Co jeszcze piszecie? Dojrzewanie nie było łagodne. Oj nie. Nie było. Dla Anakina. To co? Dam wam na razie ankietkę, jak widzimy tego pięknego Woodera. Zobaczymy. Ja sobie Kylo skopiowałem. Teraz mamy tutaj Vader epizod pierwszy. Pyk. I zrobimy sobie głosiki nasze. Oj, tutaj nie wiem, po co te napisy. Pyk, pyk. Skopiujemy sobie to. Damy na czacik. Wasza ocena. Proszę was bardzo. Zrobimy sobie miniatureczkę. Do tego i zaraz ocenimy. Widać, że Hop się napracował. Mam nadzieję, że druga część tego będzie lepsza, bo widać, że to jest fanowski film i nie będę od niego oczekiwał, że będzie na skalę filmów, ale co bym chciał zmienić w drugiej części, to dialogi, jeśli mam być szczery. Zróbmy tak, zmniejszmy już to. O, czacik zaproszę do siebie. Zróbmy tak. Czacik, uj. Czacik wraca do mnie. Gdzie jest, kurde, czacik? Nie chcecie czat wrócić. No muszę aż zablokować czat. Dlaczego wy nie chcecie do mnie przyjść? Halo? Obraziliście się na mnie? Aha, bo jesteście zablokowani. Nie jesteście zablokowani. No nie wierzę. Serio mi się to zwaliło znowu? O, jesteście czat. O, już. Swoje hopy, widzę, się nie obraziliście na mnie, już wróciliście. Okej. Okay. Dajmy sobie... Jest tutaj. Jest tutaj. Gdzie bym go dał? Na A? Na pewno mi się bardziej podobał niż to. Nawet nie wiem, czy tego nie dałbym niżej. To nasz jakiś średniaczek w sumie był. Nawet czy nie wiem, czy nie dałbym tutaj tego. To było ok. Czasami mnie szczypały dialogi, bo szczególnie klony i Vader tu. A na przykład jak się pokazał. Ja wiem, że no aktorów się nie dobierze idealnych, ale trochę kłuło mnie w oczy, że było troszkę telenoweli, tak? W kolejnym odcinku na wspólnej i czasami jak rozmawia Wooder z Palpatinem, można by było puścić, wiecie, nie wiem jak teraz wstępniak z na wspólnej wygląda, aczkolwiek z tym mi się kojarzyło. Zobaczmy teraz, już chyba zagłosowaliście, jak oceniliście tą animację. Ja oceniłem na A, a wy oceniliście na... Też na A. Wydaje mi się, że nie było tak dobre jak inne rzeczy, które tutaj widzieliśmy. Aczkolwiek, no nie ukrywajmy, ile to miało? 28 milionów wyświetleń? No nie mało. Aha, mogę was powiększyć w sumie cebulę. O, tak powinien być czacik. Cebulę też. O, ja też będę taki duży, proszę. I to pomniejszymy. Gdzie jest moje przechwytywanie ekranu? Tutaj. Dajmy, więc wy oceniliście to na... O,
Ciekawe gdzie. Mi się zdaje, że tutaj miało, że to miało więcej głosów. Wiecie co, czacik? Ja weź się zapamiętajcie, bo widzę, że proponuje ci inne rzeczy. Zapamiętajcie sobie je, zobaczymy je na innym streamku może. Ja te tier listy zapiszę wszystkie. Żebyśmy pamiętali oceny. I w przyszłości, gdy będziecie chcieli kontynuować to, zobaczymy. Po prostu będziemy tą tier listę uzupełniać. Co u nas się póki co się czym różniło? Oczywiście ja nie dodałem sobie pierogów na samą górę, ale podsumowując, dzisiaj oczywiście Obi-Wan pierogi był najlepszym tierem, najlepszym momentem streama, oczywiście 10 na 10. Ups. Co to jeszcze było? Wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek, tak samo u mnie, jak i u was, jak oczywiście oceniamy niememicznie, no Vader kontra Kylo, łopanie. Chyba zasłużone brawa, co? Mi się wydaje, że to było najlepsze, co dzisiaj oglądaliśmy. Więc wy dodaliście na Eskę. Wy także na Eskę daliście oczywiście Clone Warsy, bo przecież fanów Clone Warsów mamy dużo, zarówno ja, jak i wy. Ja oceniłem wyżej remake walki z czwartego epizodu. Wy oceniliście niżej. Zapewne nie przekonał was Force Push. Dla mnie oczywiście, dlatego poszedł na S. Też wydaje mi się, że Vader epizod pierwszy troszeczkę niżej. Mam nadzieję, że drugi epizod będzie lepiej. No i wy Lego Vadera z ładowareczką. Najgorszy film, jaki dzisiaj oglądaliśmy, ale to mi się wydaje, że pewnego rodzaju hype na tego typu filmy o Lego przeminął i jak dla mnie to jest główny powód, dlaczego to jest niżej. Co jeszcze tam, czacik, sądzicie o tym? Polecam animację Dark Time, Star Wars short film. Zapamiętajcie to, czacik, i będziemy sobie w przyszłości to oglądać. Od razu wam mówię, że jeśli... że pełną wersję, pamiętajcie, oczywiście wiecie, dzięki za lajki, suby i tak dalej, pełna wersja na kanale Chipsie11 Archiwum, jeśli interesuje was pełny streaming, macie link w opisie. Tutaj zapewne widzicie skróconą wersję, którą będę musiał pociąć, bo już widzę, jak YouTube daje mi prawa autorskie, ponieważ tutaj dużo używali muzyki, za które YouTube normalnie to robi. Do it. O, właśnie to robi, do it. Jest naprawdę dużo fajnych filmów. Ja się nie spodziewałem. Aha, jeszcze wam przykleję link, żebyście mogli lajka dać. Link do filmu. Jeszcze z ogłoszeń parafialnych. Link na Twitch. Link. Stream na Twitchu najprawdopodobniej jutro. Chciałbym jutro w końcu, jeśli zlituje się nade mną algorytm YouTube'a, dać. A puścimy w Dziadek Elektroda wpłacił 3 złote. Witaj potężny cebulo, bardzo zacna ocenka, ale kiedy memuchy? Liczy się w życiu tylko jedno, kiedy memy. Memy już mówiłem wcześniej, memiki będą przy Q&A i jeśli bogowie, czyli algorytm YouTube'a pozwoli, będą one jutro. Więc jutro zapraszam na główny kanał, jeśli YouTube mi ten film puści. Kiedy stream na Twitchu? Stream na Twitchu będzie, jeśli wypuszczę Q&A, to po Q&A, gdzieś godzinkę, dwa po publikowaniu, jedziemy z Twitchem. Widzę, że dajecie tutaj inne typy. Zapamiętajcie je. Zobaczymy, czacik, je w przyszłości, ok? Bo ja już niestety, ale muszę lecieć. Po co, czacik, muszę lecieć? Oczywiście po pączki. Tak? Także, co dzisiaj mieliśmy? Fajny memik mieliśmy z Palpatinem na weselu. Mieliśmy oczywiście Obi-Wana pierogi. Jestem zaskoczony oczywiście, jak wysoki jest poziom autyzmu ludzi, którzy robią te rzeczy, ponieważ jeśli mnie nie myli, to nie wiem, ale wydaje mi się, że już 5 lat, czyli od publikacji tego filmu, Star Wars Fury robi drugą część tego, czyli 5 lat poświęcił, a może i mniej, żeby zrobić drugą część. Tak samo inne rzeczy, które widzieliśmy, tak, walka z Clone Warsów, 3 lata temu trailer, i dopiero teraz wyszedł film. Ale fajnie, że taki film powstają i muszę wam powiedzieć już na zakończenie, że to świadczy moim zdaniem, że Gwiezdne Wojny cały czas są w dobrej pozycji.
poprawcie mnie czat, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że filmów fanowskich z Gwiezdnych Wojen, takich naprawdę dobrych, jest o wiele więcej niż na przykład z Władcy Pieczarki, pierścienia, tak sobie memuję, pierścieni, albo z uniwersum Harry'ego Pottera. Czy podzielę się z pączkami? Nie. Moje pączki. Za Gomeza! Dziad wpłacił 3 złote, kiedy Rom to po nowej Gwieździe Śmierci. Tutaj mamy Gwiazdę Śmierci, tutaj mamy taki wlot, gdzie można ją rozwalić. Zaraz obok oczywiście kibelków, tak? Kiedy tego... Wjazd na chatę, na gwiazdę, jak zbudujemy, tak? Zbudujemy z hasików z YouTube'a i wtedy zrobimy, wiecie, tam już wprowadziłem dużo zmian, będzie mieć pokój do gamingu, pokój do zabijania ja i młodzików, pokój, żeby komuś robić duet, pokój, żeby ćwiczyć skakanie z wysoka i mówić hello there. Jaki tam jeszcze pokój zrobiliśmy? Czacik, jeszcze pokój. Aha, pokój. Mamy zarówno stołówkę, jak i drugi specjalnie do jedzenia pączków z mleczkiem pokój, więc wasze wszystkie dotacje nie idą na marne, więc jeśli chcecie, wiecie, obejście po Gwieździe Śmierci zrobić, to może jak niedługo będzie, tak? Z Władcy Pierścieni to tylko Lego animacje są, no właśnie o to chodzi. Nawet jak robiłem ten... mój film z powrotem z memami na głównym kanale, to zobaczcie czacik. Wpiszę tak. Star Wars Memes i jest mój stream, ok. Weźmy tak. Ostatnie miesiąc. Pyk. Jeden film, drugi film, trzeci film. Kompilacji memów o Gwiezdnych Wojnach, które wyszły w przeciągu miesiąca. Teraz napiszemy LOTR MEMES. Weźmy filtry. Ostatni miesiąc. Co mam powiedzieć? No... No tak średnio bym powiedział. No nie ma. Same jakieś shortsy są. Tutaj widzę jakiś jeden jest mem. 15 wyświetleń. Słabo. 15 wyświetleń, tak? 7 wyświetleń. A memy z... Star Warsami? Za Gomeza! Dziad wpłacił 3 złote. W takim razie poproszę specjalną płytę podłogową jako jednego z fundatorów. Co to będzie? Aleja do jak niczym macie gwiazdy w Hollywood, to będzie aleja donate'ów? Że każdy będzie miał swoją płytkę? Kurde. Jeszcze zobaczymy, tak? Póki co robimy, wiecie, gaming room. Później pomyśl nad innymi rzeczami. A teraz zobaczmy tak. Harry. Aha, ile ma wyświetleń? 50 tysięcy, 2000 mniej. A teraz Harry Potter. I z ostatniego miesiąca. O, stare przeróbki jakieś są, ale ostatni miesiąc. Jedno jest. 14 tysięcy wyświetleń. Reszta jakieś shortsy, więc... Z Gwiezdnych Wojen, muszę wam powiedzieć, są cały czas memy, cały czas są popularne. To mnie strasznie dziwi. Tym bardziej, że wiecie, Gwiezdne Wojny umierają, dawno umarły i tak dalej. Czyli w 17, na Gwieździe Śmierci, na Gwieździe macie pokój do palenia heretyków? Oczywiście, że... Takie pytanie! Czy mamy pokój heretyków? Oczywiście, że mamy pokój do palenia heretyków, a myślicie, że po co robiliśmy tą Gwiazdę Śmierci? Żeby planety niszczyć, żeby heretyków nie miażdżyć? Będą podpisane kafelki? No kurde. Harry Potter. Dobra. Cebulę to co? Chyba kończymy już. Wielkie dzięki za obecność, za donajciki. Moja ocena, wasza ocena. Oczywiście wygrał Obi-Wan pierogi. Do następnego razu cebulę. Może w końcu Disney nie będzie odwalał takich newsów jak ostatnio, że nagle wypuszcza kurde kolejny film, na który już ludzie od dawna czekali. Zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Oczywiście mówi o Mando. I wypuszczę w końcu nadrobienie jakichś rzeczy. A póki co taki na rozluźnienie weekendowy streaming. Więc do kolejnego razu cebulę i być może do jutra na Q&A. Trzymajcie się i niech moc bez Z na końcu będzie z wami cebula. Nareczka. Mały zdrajcy, kurde, piszą.
na czacie. Jak zrobimy tą gwiazdę śmierci, to wszystkim wam zrobię do it. A nie, czekajcie, przepraszam, czat, kocha, jeszcze nie rozłączyłem się, kocham oczywiście wam, was czat, tak? Serduszko, jesteście moimi ulubieńcami, cześć. Kurde, miałem tego nie mówić, będę musiał to teraz odkręcić. Ale mnie mój mistrz zrobi do it, jak usłyszy, że sobie powiedziałem.